się spać. Popię, popraw się. Ale fajny. Ale za to nie zdyscyplinowany. Dobrze, słuchajcie. 593, macie 3 zadania. Strzelca wyborowego tam za skałką u Michała i miotacz ognia od Michała pod górkę lekko. Łukasi u mnie jest zabijany na raty. Czy ktoś czytał Bitwę o Monte Cassino Wańkowicza? Melchiora Wańkowicza. Proponuję i zachęcam do lektury. Proponuję wybrać lekturę od razu trzytomową. Może odstraszać, ale jest naprawdę dużo lepsza niż lektura jednotomowa, dlatego że lektura, znaczy książka jednotomowa jest okrojona. Tak? Tam są wybrane tylko fragmenty dotyczące jakby stricte działań bitewnych. Trzytomowej jest jakby szersze spojrzenie na czas bitwy, na ludzi, niektóre postacie są szerzej przedstawione. Także polecam trzytomową, warta uwagi lektury. Poniekąd będąca też inspiracją tutaj naszych działań konkretnych. Macie nie życie? Hello, tam idziemy. Max, tak nie wyjdziemy, musimy je tak. Pójdź, Max, nie daję, co nam dalej robić. Obiekt ci się wysunął, za bardzo nie zrobić. Musisz sobie go... Środka nie zoomujemy, o. O tak. A teraz torbę. Żebym powiedziała, że to jest za mało. Dobra, to musisz to zatrzymać. No to robisz? Tak, ale patrz, to masz zdjęcie, zrób tak. Zdejdź mu tak. Wiem. Dawajcie na skróty. No dobra. Ale patrz, ja muszę jakoś podejść sobie... Pomóżcie jej. Dawaj, byle co zakręcajcie. No nie, każdy, tylko dajcie mu to. Na drugą nogę. Emilka, przyjdź na drugą stronę, no bo nie mogą. Może wiedzieć. No nie ta! Nie ta noga, druga noga, bierzcie drugą nogę. Natalia musi czyścić. Co to za różnica, jak on jest cały połamany, czy mu jedną zakrycie, czy drugą? No bo tutaj bardzo wiążą, nie? Ja robię z tą kamerą tutaj. Ja nie wiem, ja robię zdjęcie pierwszy raz. Ale chcesz mi na to? Stopy. Na kamerę to masz tylko po prostu stać i nagrywać. Włóżcie ją głębiej, włóżcie ją wtedy głębiej. No coś tam tak, coś tam zrobiłam. Tylko, że tutaj ciężko coś robić. Chodź, jest to lepiej widać. I tu zdjęcie sobie mi to, dawaj, bierz, szybko. Odsuń się mnie stąd. Ale nie można to chyba przez... Cicho. Dobra, no właśnie. O, właśnie, to ma nie praca. Czylamy sobie nie na sprawdzianach, więc. Możecie podpierać, tylko nie na magazynku, bo niestety wylapa. Tak. No to kto strzela? No dobra. Dawaj, Ewka pierwsza. Dawaj, tak? Dobra. Ale wy się będziecie musieli odsunąć, bo oni będą w tamtą stronę strzelać. Dobra, jak to. Szukajcie celu. Ona jak chce strzelać, tym strzela, szukajcie celu. Jest puszka. Ej, weź sobie palca, ktoś tu... Ej, Ewelina, nie będzie stąd wygodnie. Weź palca. Tak. Ej, podłóż sobie na przykład coś. Musisz tak, jak najbardziej widzieć tą puszkę. O, właśnie tak, żeby... A gdzie kolejny spróbuj... szukajmy kolejny. Dobra, mogę wyjść do góry? W obrębie tego stanowiska są naprawdę takie miejsca, że puszkę w całości widać. Tak. Poszukaj sobie tak dużego miejsca. A widzisz ją teraz tutaj, dobrze, Ewka? No, jest. No pięknie. Jest? Tak. Następny cel? Tam, Ewelina. Powyżej masz. Tam, po lewej stronie. A, u góry. Tam. A jeszcze u góry jest czarna puszka. Jesteś wyborowym strzelcem. No jest czarny sprawdzianek, proszę. No wiem, cały czas strzelacie. No. Codzienność. Pudło?
Pamiętaj, że możesz się przemieszczać. Możesz się... Może tutaj przejść. Możesz się przemieszczać tak, żebyś jak najlepiej widziała tą puszkę. I żeby nie było gałęzi mniej więcej na drodze. Znajdźcie mi inną puszkę. Tam, w bok. Na górze masz puszkę. To na czarnej na górze. Mówcie o charakterystycznych rzeczach takich, no. Bo tak... Tak samo jakbyście powiedzieli, że puszkę jest koło kamienia albo koło drzewa. Tak jak strzelałaś, powyżej jest druga puszka. Tak, czarna. O właśnie. Powyżej tej, którą zestrzeliłaś. Tak, no. Czarna i czarna takie czerwone u góry. Ja jej nie widzę. Tu nie możesz się zamienić. Ci się ma wyrównać z tym. Dobra, nie krzywdzie, jeśli nie trafię. No się boję. Max, masz, odbierz. Nie bój się, nie kopię. No, 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 no. Ej, bo ja nie wiem, czy to jest woda, bo jak zamykam oko, to wygląda inaczej. Dawaj. Chwila. To musi mi się jakoś wyrównać, to mi się nie wyrównuje. Czekaj. Jak to ja mam, mogę to tak sobie tutaj? O, dobra. Oprzyj sobie, jest naprawdę wygodnie. Ej, to jest na pewno ona? Dobra. Aha, tak? To jest on. Tak. On, sorry. To jest puszka, ona. To jest puszka. Drewny szkop. Poważnie, nie drzewo. A się stresuję, że jej nie zastrzelę, wiecie? Dawaj, bo ja nie zastrzelam, też mam też jakby. Jaka niezła to jest. Wow! Ja jestem urodzona po prostu z cielcu. Bo mamy tutaj stajkerów. Nie lufą w ziemię. No dobra, tam zostali. A, dobra. To stracili zabawę. Macie miota w płomieni, jest to opryskiwacz ogrodowy, który miota wodą. Mamy mieć wyobraźnię mocno. Tak. Podobnie to wyglądało, tak? Amerykańskie wyglądało to. Pompujecie ciśnienie, tutaj musicie zablokować. Na plecy te szelki są połową sukcesu, bo one muszą być dobrze zapięte. I likwidujecie dwa cele na tym pasem. To jest zamrę. Ja to trzeba jakoś tak przez to. Ej, ale tak, musicie to jakoś tak mocno, grożą, żeby to na powrocie jest. Bo tu jest taka metalowa blaszka. Trzymaj to. Trzymam to i ciebie, nie, bo chyba nie dojdzie. O, pięknie. I z powrotem na powrocie jest klamra. Jego klamra. Czekaj. Tu. Ci to przełożę. Dobra, do góry teraz. Trzymaj się. Widzę cię następny. Dawaj. Ej, ale trzeba na wezwanie. Na wojnie. A oni tego nie Luka! Nie mogę tak szybko mi to przeciągać! Luka na wojnie będzie narzekała! Musisz spalić wroga. Czekaj, Tylko ja zejdę. Ja też. Ale ekstra. Ej, kupujemy takie do